10 sierpnia witam serdecznie wszystkich tych, którzy są po urlopie, wszystkich tych, którzy są na urlopie, tych, którzy są przed urlopem oraz tych, którzy pozostają w domu i na żaden urlop się nie wybierają. Tak też niestety czasami bywa. A przez co prowadzi nas dzisiaj przewodnik z Biblią na co dzień? Prowadzi nas przez obietnicę i pytanie. Przeczytajmy teksty. Pierwszy z nich to słowa obietnicy, które czytam z Księgi proroka Izajasza w 43 rozdziale w 2 wierszu. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Zaś pytanie, które jest postawione dzisiaj dla nas, to wiersz wyjęty z Ewangelii według świętego Mateusza, gdzie w 8 rozdziale 26 wierszu czytamy to pytanie. Dlaczego się boicie, ludzie małej wiary? I drodzy, zacznę właśnie od tego pytania, bo muszę wam powiedzieć, że sprawiło mi trochę problemu. I wcale nie chodzi o to, czego się boję, ale o to, że kiedy przeczytałem to pytanie, to nie mogłem zupełnie skojarzyć, z jakiego fragmentu jest to wzięte. Kto wypowiedział te słowa? No, przypuszczałem, że Jezus. I dopiero wtedy sięgnąłem po Biblię, bo zawsze polecam to, że kiedy mamy jakiś problem i nie wiemy, to warto sięgnąć po Boże Słowo. No i od razu wszystko stało się jasne. Chodzi przecież o uciszenie burzy. Ale wbrew pozorom wcale to wszystko nie staje się takie jasne, dlatego że pytanie trochę mnie dręczy. Czego ja się boję? No to pytanie jest do mnie. I nie odpowiem wam teraz tutaj, muszę sam je przerobić, tak samo jak myślę, że każdy z nas musi przerobić pytanie, czego my się boimy. I myślę, że za proste byłoby też powiedzenie, że wszystko będzie dobrze, bo przecież Jezus jest z nami i On sprawi, że każda burza w życiu zostanie uciszona. Myślę, że nie. Historia Kościoła, poczynając od Szczepana, w zasadzie idąc do współczesności, dostarcza nam bardzo wielu przykładów tego, że burze w życiu są, że przez burze człowiek przechodzi i nie zawsze w tym życiu te burze są uciszane, ale myślę, że ta historia pokazuje, że bez względu na to, w czym jesteśmy, w jakiej burzy się znajdujemy, co dzieje się wokół nas, Jezus nigdy nas nie opuszcza. I takie jest również to słowo obietnicy, które dzisiaj czytałem z Księgi proroka Izajasza, słowo, które dla mnie bezpośrednio odnosi się do narodu izraelskiego. Bez względu na to, jak oceniamy funkcjonowanie państwa Izrael, bo wiemy, że w tym względzie wiele jest też kontrowersji, to ta historia, ta obietnica jest dla mnie niesamowitym potwierdzeniem Bożej wierności względem Izraela. Pomimo wielu prześladowań, pomimo wielu pogromów, pomimo ogromnej niechęci, pomimo ognia Holokaustu, Bóg nadal wypełnia i będzie wypełniał swoją obietnicę nad narodem izraelskim. Tak samo jak nad nami Bóg będzie wypełniał wszystkie obietnice, które zostały nam zapowiedziane w Bożym Słowie. Bo bez względu na to, cokolwiek będzie się działo, bez względu na to, przez jakie burze przyjdzie nam przechodzić, jednego możemy być zawsze pewni. Bóg będzie z nami, tak jak obiecał. Będę z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Zostańmy z tym słowem obietnicy i niech ono nas prowadzi i zawsze gdzieś będzie z nami, wtedy, kiedy przychodzi nam przechodzić przez trudny czas, przez zwątpienia, przez niepewności. Wiedzmy, że nie jesteśmy sami, bo jest Ten, który przez wszystko nas prowadzi. Zostańcie z nami.